Didi, stay. Didi. Fully trained and ready for action. The rest is up to you. Didi, go! Bardzo przydatny kompan. Jedziemy z kolejną misją. Anioł ze złamanymi skrzydłami. Mission accepted. Heading to Afghanistan. Wielu więźniów, wielu żołnierzy. Witam wszystkich w kolejnym odcinku gry Metal Gear Solid The Phantom Pain. Teraz będzie mi towarzyszył pies. Pies, którego jakiś czas temu uratowaliśmy. Będzie oznaczał nam przeciwników. Bardzo przydatna rzecz. Nie tylko przeciwników, bo również rośliny, które będzie można zebrać, oraz miny lądowe. O, już akurat. Druga. I zwierzęta jeszcze do tego zapomniałem dopowiedzieć. Także tutaj mam pierwszych wrogów. Patrol. Jest pierwszy gościu? Bardzo, bardzo pomaga. Czy opłaca się ich ekstraktować? Raczej tak. Wszyscy się przydadzą, selekcję będę robił później. Do tego jakieś plany? Tego też przesłucham. Będzie tutaj co robić. Dużo żołnierzy. Żołnierzy z termowizorami. Pojazd opancerzony. Więzień.
Analysis complete. Analysis complete. Właśnie. Analiza kompletna. Ja sobie wyposażyłem decoya, który powinien zatrzymać przeciwników. Rozejrzę się jeszcze dokładnie, czy nie ma tutaj czegoś ciekawego. Czy to coś dało? W sumie nie. Zobaczę, czy jeszcze nie ma tutaj gdzieś snajperów. Jakieś dźwięki tu niby słychać. Gdzieś ktoś się przechadza. Ale wolałbym to sprawdzić, żeby się potem nie zdziwić. Jest jakiś typ. Słucha muzyki. Dobrze się bawi. Kolejny strażnik. Przyjdę sobie na tą stronę. Ach! Karton, wyłącz się! No, chłopaki, usypiajcie. Ale mam zeza. No i to by było na tyle. Wyślij w kosmos, żeby mi nie przeszkadzali. To też się powinno przydać. Co ja jeszcze ciekawego zabrałem? C4. Aha. Zainteresowali się. Dobra moja. Teraz na spokojnie odejść. Piesek. Uciekaj stąd. Balon im się nie spodobał. Mam nadzieję, że wybuch nie zabije więźnia. Próbujemy. Ojoj, więzień żyje. Będę musiał go tutaj zostawić.
fultonowanie nie wchodzi w grę. Wiem, że zostaje, no. Chyba, że wezwę helikopter. Odstawię go do helikoptera i spróbuję uratować resztę więźniów. Lepiej tak, bo jak go znajdą, to go zabiją. Musiałbym wszystko zaczynać od początku. O kurde. Będę musiał to powtórzyć, bo więźniowie umierają. Narobiłem hałasu. Oj. No, będę musiał powtórzyć tę misję. Ranga jest. Powiem, że się naprawdę nie spodziewałem. Jeszcze po tym, jak zginęli ci więźniowie, to myślałem, że dostanę najniższą, a powinienem przynajmniej. Boss, that target you extracted, Malak, is saying that he's never heard of our client. What's more, he says his village was destroyed long before he was ever taken prisoner. Apparently it fell victim to some sort of disease, then was completely burned to the ground. Malak was out on a mission at the time, and that's the reason why he alone survived. But the question is, who hired us to find him? According to Malak, he saw strange soldiers snooping around the village when he got back. Turns out they were members of Cypher Strike Force XOF. My theory is they wanted to get their hands on Malak to question or silence him before the Soviets could get to him. Cypher was just using us to cover things up. All that crap about Malak's relative was a front to convince us to retrieve him. But an entire colony just wiped off the map. It sounds a lot like the Hamid during the honeybee incident. All I know, boss, is there's no way in hell I'm handing Malak over to Cypher. I've decided to bring him back to Mother Base instead. He's one of us now. We told the client through a cutout that the target was killed. For some reason, though, they still paid us everything we were owed. Cypher's obviously up to something, and this is probably just another preemptive cleanup operation to them. But to Malak, he lost his village, his family, everything, and he wants his revenge. In other words, he's one of us. W takim razie dziękuję wszystkim, że oglądali ten odcinek i zapraszam do oglądania następnych. Trzymajcie się, na razie.